audycja sieci Cezary Łasiczka, w studio gość Piotr Waglowski, autor serwisu Prawo i Internet, www.wagla.pl. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Może zaczniemy od wyścigu, który toczy się o taki wyścig do nazwy Nowoczesna Polska. Znaczy dzisiejszym tematem naszego spotkania jest Nowoczesna Polska. Serdecznie pozdrawiam polityków, którzy postanowili wypromować w tym duchu mówić o dozwolonego użytku, o moim kraju. No tak, tak. Ja i moi koledzy, to trzeba wyjaśnić, że rzeczywiście jestem też wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Nowoczesna Polska. To jest taka fundacja, ona działa już od 10 lat. I raczej, ja będę mówił za siebie, ale wydaje mi się, że moi koledzy mają podobne odczucia. Znaczy generalnie staramy się nie rozmawiać na tematy takie popularno-polityczne. No chyba, że te tematy polityczno-popularne zaczynają rozmawiać o nas, więc w tym duchu wydaliśmy jako fundacja oświadczenie, w którym wyrażamy nadzieję, że pan poseł pomysłodawca inicjatywy będzie również tak miły i wybierze dla swojej inicjatywy taką nazwę, która pozwoli nam wszystkim skoncentrować się na statutowych działaniach, a nie na przypychankach medialnych. Poseł Palikot poinformował ostatnio, że planuje założyć Stowarzyszenie Nowoczesna Polska. No tak. No i wyraziliśmy też zadowolenie z każdych takich inicjatyw, które mają na celu budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, więc nie napinamy za bardzo mięśni, znaczy, ale oczywiście będziemy, jak przypuszczam, mam nadzieję, że to nie będzie konieczne, ale oczywiście będziemy starali się swój interes w jakiś tam sposób chronić, ale jakby to nie jest nasz podstawowy cel. Naszym podstawowym celem jako tutaj fundacji to jest robienie takich projektów z edukacji medialnej, budowanie różnych zasobów edukacyjnych, na przykład takiej bazy wolnych lektur czy wolnych podręczników. One będą, teraz się zbliża rok szkolny, już niebawem dzieci pójdą do szkół. No i na przykład w serwisach fundacji będą mogły znaleźć lektury szkolne, nie musząc ich kupować. Oczywiście to się też nie wszystkim podoba, że nagle ktoś te lektury tak po prostu udostępnia za darmo, bo to przecież trochę skandal, czy nie, ale uznaliśmy, że to może jest jednak dobry pomysł, żeby budować Nowoczesną Polskę, czy udostępniać informacje. Ale sobie myślę, że niektóre z tych dzieci będą czytały te lektury, które ściągną z tego serwisu na przykład, z takim lekkim zaniepokojenie, bo oto ściągnęli to z internetu, więc na pewno są piratami, złodziejami, no i z taką niepewnością chyba. Myślę, że nie. Znaczy, staramy się, między innymi dzięki takim audycjom jak ta, ale też promując te projekty, staramy się pokazywać, dlaczego warto wspierać tego typu publikacje wiedzy szkolnej, tak? Oczywiście możemy się też wspierać, które lektury powinny być lekturami szkolnymi. Natomiast, no skoro zostały wybrane takie, a nie inne, wybieramy wszelkie możliwe i dostępne dla nas sposoby, aby je udostępniać. Nie wszystkie lektury możemy udostępniać. Niektóre lektury są chronione prawem autorskim. Czekamy, aż będziemy mogli je udostępnić i udostępniamy je wówczas. Zresztą środowisko Fundacji Nowoczesna Polska było też jakby takim inicjatorem czy pomysłodawcą zorganizowania Dnia Domeny Publicznej. I co 1 stycznia każdego roku, bo tak wynika z konstrukcji naszej ustawy, organizujemy takie spotkanie i ogłaszamy, którzy autorzy, znaczy dzieła, których autorów przeszły do domeny publicznej. To trochę też głupio wygląda, zdaję sobie z tego sprawę, bo to tak trochę wygląda z boku, jakbyśmy się cieszyli, że minęło już 70 lat od śmierci jakiegoś autora. No ale no tak jest skonstruowany dzisiaj ten system prawny, prawa autorskiego, że musimy czekać 70 lat od śmierci twórcy, aby móc
na przykład udostępnić jego dzieła uczniom. A twórcą zostać niełatwo, bo są twórcy równi i twórcy równiejsi. No, równi to ci, którzy tworzą, piszą, rzucają do internetu, publikują, a równiejsi to ci, którzy z tego tytułu czerpią korzyści. Czyli to są twórcy przez małe T i... Przez małe TW i przez duże TW. Tak, przez duże TW. No tak by mogło wyglądać, gdybyśmy zaczęli się zastanawiać, czy ten system prawno autorski rzeczywiście równo traktuje wszystkich. Ja mam taki dobry przykład, używam go często, może za często, bo to ile razy można powtarzać ten sam przykład. Czas na nowy przykład. No to musiałbym szybko teraz wymyślić. No generalnie ten stary przykład to jest, to znaczy ten tradycyjny przykład, to jest przykład wspaniałej twórczości pani Wisławy Szymborskiej, której utwory są takimi samymi utworami jak moje, tylko różnica między nami jest taka, że ja nie mam Nobla w dziedzinie... Jeszcze. Nie sądzę, żeby mi ktoś chciał z takiego Nobla podarować, chyba żebym został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to na zachętę, ale chodzi o to, że z perspektywy prawa autorskiego te utwory moje i utwory Wisławy Szymborskiej, pani Wisławy Szymborskiej, powinny być przynajmniej tak samo chronione i twórcy, ja i Wisława Szymborska, pani Wisława Szymborska, powinniśmy równo partycypować w tym systemie, między innymi systemie zbiorowego zarządzania, w tym sensie, że jeżeli na przykład ten serwis, który ja prowadzę, odwiedza 72 tysiące osób miesięcznie. Nie wiem, ile osób czyta wiersze Wisławy Szymborskiej, ale jeżeli znacznie więcej niż w przypadku mojego serwisu, no to rozumiem, że Wisława Szymborska powinna znacznie więcej otrzymywać wynagrodzenia. Aktualna sytuacja jest taka, że kiedy ja zapytałem o możliwość uzyskania wynagrodzenia, powołując się na konkretne przepisy, o których zresztą dzisiaj chyba będziemy mówić, no to Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi stwierdziła, że nie możemy wypłacić wynagrodzenia, ponieważ wiązałoby się to ze zbyt dużą atomizacją wynagrodzeń. No i to jest właśnie ta egzemplifikacja dużego T, czy jak pan... Dużego TW. Jak pan wolał właśnie dużego TW i tego małego T. Inny pomysł oczywiście był taki, że wydaje się, że zakładanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi może być niemal tak dobrym interesem, jak przemycanie alkoholu w czasach prohibicji. Oczywiście taka analogia do organizacji, które się zajmowały wówczas i dzisiaj nie jest zamierzona, ale chociaż. No w każdym razie ostatnio powstała kolejna organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ona będzie już działa na polu między innymi internetu. Jest to organizacja wydawców prasy. No i zastanawiam się, czy minister kultury i dziedzictwa narodowego zarejestrowałby również organizację zbiorowego zarządzania, którą na przykład ja bym założył. Na przykład z panem. Musiałoby nas być więcej, tam, bo to jest stowarzyszenie. 15 osób może. Karusia też się zgłasza, także już mamy 3 osoby. No, super. 3, to jeszcze czekamy w takim razie na 12. Na 12 apostołów i zakładamy organizację zbiorowego zarządzania. Ale czy będziemy mieli takie cele zbożne, czy zrobimy to dla kasy? Nie, no będziemy, no jak tu nas jest na razie troje, to jeszcze te 12 osób przyjdzie, no to jesteśmy twórcami i będziemy zbierać pieniądze na rzecz twórców. I przekonamy się, kto jest prawdziwym twórcą. Nie, na rzecz twórców. Już wymieniłem, pan jest twórcą, ja jestem twórcą. I Karusia też jest twórcą. Też jest twórcą i jeszcze 12 osób, no to będziemy zbierać na rzecz twórców. To jest taki nowy pomysł. Zobaczymy teraz, jak odniesie się do niego właściwy minister. No, a co z tą nowoczesną Polską? Czy jak daleko jeszcze jesteśmy od tej nowoczesności? Bo stowarzyszenie czy fundację założył pan 10 lat temu. To nie ja założyłem fundację, ja zostałem... Fundacja powstała 10 lat temu. Tak, fundacja została założona 10 lat temu. Tak nie do końca, nie w pełni 10 lat, ale tam kilka miesięcy jeszcze. Niedużo miesięcy zostało, żeby uzyskać tą pełne dziesięciolecie. Fundacja powstała, ja zostałem do niej, do władz tej fundacji zaproszony. Przyjąłem to zaproszenie z tym ciężarem odpowiedzialności również. Natomiast fundacja, fundacja działa na tym rynku pozarządowym, tak jak inne organizacje i jesteśmy tylko jedną z wielu starających się
działać u podstaw. A jak z tą nowoczesnością? Daleko nam do tej nowoczesności? Czy zbliżamy się? Nowoczesność to jest bardzo, bardzo filozoficzne pytanie, więc to przypuszczam, że pan poseł Palikot mógłby więcej na ten temat powiedzieć. A moim zdaniem nowoczesność zależy od punktu widzenia. Ja się często spotykam z taką tezą związaną z prawem. Mianowicie, że ta teza brzmi, że postęp technologiczny zawsze wyprzedza prawo. No i ja się oczywiście z tym zgadzam, ale to nie jest nic złego. Z tego względu, że prawo jest takim zjawiskiem społecznym, który przychodzi dopiero później, kiedy pojawiają się już te stosunki społeczne, wykształcą się nowe jakieś relacje i próbuje te różne relacje w jakiś tam sposób cywilizować. Cywilizować w cudzysłowie. I w tym sensie system prawny jest trochę skostniały, on musi być trochę skostniały. I właśnie powinien powodować, że cały system społeczny no, nie będzie poddany takim burzliwym różnym procesom. Czas już na odwilż chyba jakoś. Ten system cały czas się zmienia. Dyskusja na temat tego systemu prawnego w związku z internetem, bo jakby to jest tematem naszego spotkania. Ta dyskusja na temat systemu prawnego związanego z internetem cały czas trwa. Jest coraz bardziej profesjonalna, tak uważam. Oczywiście jest też bardziej skomplikowana, co jest dosyć dużym wyzwaniem, ponieważ ja zauważyłem, a jestem internautą już o długim stażu, zauważyłem, że nie wszystkie procesy, które się dzieją w sieci, są dla mnie zrozumiałe ostatnio. Znaczy młode pokolenie zaczyna przejawiać tego typu zachowania, które powodują u mnie zadumę ostatnio. Zobaczyłem taki klip wideo, którego całkowicie nie zrozumiałem. Gdzie jest krzyż? Nie, to akurat też wzbudziło moją zadumę, ale... Forfeiter? Taka dziewczyna, młoda Amerykanka, która się zrobiła na Japonkę i patrzy cały czas w kamerę. To jest bardzo fascynujące. I najbardziej mnie fascynuje to, w jaki sposób ja w ogóle dotarłem do tego klipu. To jest niesamowite. Nie mam pojęcia. Po prostu gdzieś to się pojawiło, kliknąłem, zobaczyłem, to straszne. Młodzi ludzie korzystają bardziej natywnie, brzydkie słowo, ale jakby bardziej naturalnie zaczynają korzystać z technologii, z których często nie korzystają osoby, które są odpowiedzialne za budowanie systemu prawnego, między innymi, czy społecznego. W związku z tym może pojawić się takie rozwarstwienie społeczne. Tak? Jedni będą kształtować nam prawa i obowiązki, na przykład w ustawach, a inni po prostu będą robić inne rzeczy, zupełnie nie patrząc na ten system. Ten system prawny jednocześnie rzeczywiście stał się bardzo skomplikowany. Dzisiaj, jak przypuszczam, nie ma już takiej jednej osoby, nawet nie wiem, profesora, doktora habilitowanego z dużym stażem, który po prostu patrzyłby na ten system jak na taką kulę, która się obraca przed nim i potrafiłby całkowicie objąć umysłem wszystkie te meandry zawiłości. Myślę, że dzisiaj jest czas ekspertów od drobnych części tego systemu. No i teraz sposób poznania prawa związanego z nowymi technologiami, sposób spójnego przestrzegania prawa zarówno przez obywateli, jak i też przez instytucje publiczne jest wyzwaniem nowoczesności. Znaczy, jeżeli uda nam się stworzyć mechanizmy, które pozwolą nam rzeczywiście sprawnie funkcjonować w tym społeczeństwie pełnym wyzwań technologicznych, między innymi w ten sposób, że będziemy potrafili odpowiedzieć na proste pytania dotyczące tego, czy mogę, czy nie mogę, czy wolno, czy nie wolno, czy podlegam karze, czy nie podlegam karze. Jeżeli nie znajdziemy takich mechanizmów, no to rzeczywiście ta nowoczesność naszej Polski trochę się oddali. No ale liczę na to, że są pewne nadzieje na nowoczesną Polskę i staramy się to budować u podstaw. A społeczeństwo informacyjne to... Taki jednorożec trochę, to świnka morska. Że słyszeliśmy o nim, ale nikt go nigdy nie widział. Świnka morska, to ani świnka, ani morska. Społeczeństwo informacyjne. Są różne teraz nazwy. To tak jak się wypełnia granty, znaczy wypełnia się granty, czy wypełnia się te wnioski o dofinansowanie, to tam są słowa kluczowe. Tam społeczeństwo oparte na wiedzy, społeczeństwo informacyjne. Co tam jeszcze można powiedzieć? Nowe technologie. To są takie memy, które się tam wyświetlają. No społeczeństwo to społeczeństwo.
To jest stan dynamiczny, zmieniający się cały czas. Dla mnie fascynujące jest zjawisko, które miałem okazję, właściwie możliwość ostatnio przetestowanie, nie mówię po polsku, już mi na to zwracano uwagę. Przepraszam serdecznie. W każdym razie miałem możliwość. Zwracano mi na to uwagę za granicą. Zwracano mi na tak, tak. Miałem okazję przetestowania w takiej praktyce działania Google Books. Oczywiście jest wiele kontrowersji związanych z tą aktywnością tego przedsiębiorstwa. Natomiast jestem niezwykle zafascynowany, ponieważ szukając pewnych informacji mogłem nareszcie dowiedzieć się, nie wychodząc z domu, które książki powinienem rzeczywiście przeczytać, gdzie znaleźć informacje. Potem szedłem do Biblioteki Narodowej, prosiłem konkretną książkę, której bym nie znalazł normalnie przez katalogi, ponieważ pełnotekstowe wyszukiwanie daje możliwości lepszego znalezienia, uważam, informacji. I otwierałem książkę na konkretnej stronie, gdzie wiedziałem, że znajdę pewną informację i rzeczywiście w większości przypadków tam była. Znaczy, są też przypadki. Jest pan fanem usługi. Tak. Zwłaszcza jeżeli ktoś się interesuje genealogią, to może sporo ciekawych rzeczy znaleźć. Natomiast w wielu przypadkach też się okazywało, że Google jeszcze nie ma takich dobrych OCR-ów, tak? tych możliwości prawidłowego przełożenia grafik wydrukowanej książki na tekst. I też jest kłopot, na przykład XIX-wieczne książki są pisane takimi fontami, które ciężko zacerować. Ale z tych OCR-ów pewnie mogłoby skorzystać na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mogło. A właściwie to konsultacje. Korzystając z możliwości, jakie daje antena radiowa, bardzo serdecznie postuluję, proszę, uniżenie czapką bijąc po ziemi, Ministerstwo Kultury i każde inne ministerstwo o to, aby nie skanowali kwitów i nie wkładali tak zeskanowanych bitmap później do takich kontenerów PDF-owych i nie wieszali tego na stronach internetowych, tylko owszem, żeby wieszali na stronach internetowych, udostępniali wszystkie te projekty, które mamy konsultować, ale w postaci tekstowej. Osoby niewidzące nie zobaczą takiego PDF-a, nie przeczytają jego treści, nie będzie można go przeszukać, łatwo wkleić fragmentu, aby na przykład skomentować i tak dalej. No to jest podstawa, no to jest właśnie element budowania nowoczesnej Polski. No i tutaj rzeczywiście ta informatyzacja w tym zakresie udostępniania informacji publicznej jeszcze jest nienowoczesna, tak uważam. Na witrynie wagla.pl interesujący artykuł o tym, że wzrosną opłaty pośrednie za dozwolony użytek, a więc wzrosną ceny urządzeń i nośników. No bo kto ma zapłacić? Jeżeli trzeba płacić, no to ktoś musi zapłacić. Przedsiębiorstwa, budując swoją strategię marketingową, muszą brać pod uwagę takie czynniki jak popyt, podaż. No i od pewnego czasu muszą oczywiście również uwzględniać takie elementy jak opłaty na rzecz, które się za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania przekazuje ponoć twórcom. Ja nie dostałem jeszcze żadnej takiej opłaty. No ale jeżeli wzrosną te opłaty, a one są, trzeba to powiedzieć, wliczone w... Czy one dotyczą producentów, importerów, na przykład, nie wiem, czystych nośników, takich jak kartka A4, A3, dysk twardy, kamera wideo, kopiarka, drukarka, tego typu urządzenia. I to są różne te stawki, liczone w procentach. No to oczywiście, jeżeli ta stawka procentowa wzrasta, no to producent czy importer będzie musiał sobie to jakoś odbić, a więc uważam, że ceny wzrosną z czasem. Znaczy ostatecznie zapłaci za to konsument. W niektórych punktach usługowych pojawiają się kartki z napisem nie kserujemy książek. Co też jest fascynujące. Rzeczywiście spotkałem taką sytuację. Zastanawialiśmy się nad tym ostatnio, czy przepisy dotyczące dozwolonego użytku, na przykład osobistego, można traktować w ten sposób, że taki usługodawca jest zobowiązany do tego, żeby na przykład zrobić kopię
jakiegoś utworu, który przyniosę do takiego punktu usługowego i doszliśmy do wniosku, że nie, że on rzeczywiście sam może kreować swoją usługę, znaczy może powiedzieć tak, tego nie kserujemy, tego nie, na to się nie zgadzamy, kserujemy tylko czarno-biały, nie pozwalamy na wydruki czerwone czy niebieskie. Czyli właściciel nasz pan. Właściciel punkt, ale przecież możemy sobie jeszcze na razie możemy sobie kupić urządzenie, na przykład urządzenie wielofunkcyjne i samemu w domu skserować całą książkę, jeżeli to jest potrzebne, albo kupić aparat fotograficzny i zrobić kopię cyfrową całej książki na dozwolony użytek, znaczy w ramach dozwolonego użytku osobistego jest to możliwe. Do momentu, kiedy te urządzenia nie będą miały wbudowanego takiego mechanizmu, który po prostu tak jak w banknotach już, znaczy rozpoznają niektóre urządzenia już banknoty i nie pozwalają na przykład dokonywać kopii, co jest też fascynujące. Dlaczego? No bo tak zwany internet rzeczy zaczyna rządzić nami, czyli już nie normy na przykład prawne, ale ograniczenia techniczne powodują, że nie możemy czegoś zrobić. Oczywiście potem pojawia się problem, bo jeżeli ktoś stworzy ograniczenie techniczne, no to inny człowiek, bo myśli kreatywnie, jest twórcą, znajdzie również rozwiązanie tego problemu, znaczy będzie usiłował realizować swoją wolność w tym sensie, że twórcą, znajdzie rozwiązanie. Twórcą uprawnionym, warto. Przez duże twu. Znajdzie rozwiązanie, które będzie polegało na obejściu zabezpieczeń. I teraz fascynujące na przykład jest to, powtarzam to słowo fascynujące, bo w ogóle ten świat jest niezwykle fascynujący dla mnie. Ciekawe jest to, że przepisy dzisiaj penalizują zdejmowanie czy obejście pewnych zabezpieczeń dotyczących informacji. Ale ja tak się nad tym zastanawiam, że jeżeli da się obejść zabezpieczenie, to znaczy, że nie ma żadnego zabezpieczenia. Prawda? W sferze informacji. Czyli jeżeli zabezpieczeniem będzie krzyżówka, a ja tą krzyżówkę rozwiążę, no to ta krzyżówka była do rozwiązania. Czyli uzyskam informację. Nie będę wiedział, że wycieczka jest moja. Ciekawy paradoks przy okazji projektu przesłanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otóż, jeżeli tenże projekt wydrukujemy, to w cenach kartek, na których ten projekt jest drukowany, jest zawarta opłata na rzecz twórców oraz wydawców. Tak. Chodzi o, trzeba to też wyjaśnić, no, chodzi o to, o czym już wspomniałem. Już dzisiaj w tych kartkach i w tych urządzeniach są te opłaty, one mają po prostu wzrosnąć. Taka jest projekcja, żeby te opłaty wzrosły. Ale trochę. Ministerstwo jak gdyby nie jest uprawnione do pobierania opłaty z tytułu projektu, bo projekty jest... ustaw nie są przedmiotem prawa autorskiego, co wynika z artykułu 4 ustawy. Projekty ustaw, same ustawy, no są takie, znaczy dokumenty urzędowe na przykład, tak? Prosta informacja prasowa też nie jest. Paradoksem dużo ciekawszym, jak sądzę, jest sytuacja, w której ja będę chciał skserować swój własny utwór. Bo to oznaczałoby, że powinienem... Zapytać siebie o zgodę? Nie, no, powinienem dostać pieniądze z faktu, że kseruję. To poddajemy przedsiębiorczym rodakom pomysł na biznes. Dużo kserowania swojego, no tak. Czyli pani Michalina, pani, przepraszam, Wisława Szymborska mogłaby na przykład zająć się kserowaniem swoich wierszy. Nie, ja przypuszczam, że pani Wisława Szymborska nie potrzebuje tego typu popularności. Ona ma popularność, która nie wymaga dodatkowego wsparcia. Tak uważam. Zapraszam teraz na króciutką muzyczną interludę, po której wrócimy do naszej rozmowy. W studiu Piotr Waglowski, autor serwisu Prawo i Internet www.wagla.pl. Dziękuję uprzejmie. Wieczór Radia Tok FM. Taka abstrakcyjna nam się robi rozmowa. Kurczę, za mało jest takiego dystansu, myślę. A może właśnie za dużo? Bo jeżeli ci ludzie, którzy decydują o moich emeryturach w przyszłości, tak naprawdę decydują o tym na takim luzie, jak się wydaje, to może być przerażające, tak?
sieci, sieci. Audycja w sieci i sieci, Cezary Łasiczka, a w studio Piotr Waglowski, autor serwisu Prawo i Internet www.wagla.pl. Pod koniec czerwca pojawiły się nowe założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. Co się zmienia? Nie wiemy jeszcze, co się zmienia, ponieważ organizacje, które wysłały swoje uwagi do propozycji, w pierwszych słowach swoich opinii najpierw wyraziły pewną wątpliwość, co one tak naprawdę komentują, ponieważ to były drugie założenia do projektu, który się pojawił we wrześniu zeszłego roku bodajże. No ale drugie założenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przy tych założeniach z września, znaczy z tych pierwszych założeniach. A tam jest termin taki kilkunastodniowy, tak? No ale pojawiły się drugie założenia. Trzeba było wiedzieć, kiedy one się pojawią. One zresztą się pojawiły w taki ciekawy sposób, mianowicie pojawiły się i w dokumentach była jedna data, a w zapisanym PDF-ie, w tych właściwościach dokumentu była zupełnie inna data, taka tydzień czy półtora tygodnia późniejsza. No, to takie pułapki troszeczkę. No i na tym przykładzie można się zastanawiać, o co chodzi w takiej instytucji, która stwarza administracji publicznej trochę problemów. Nie tylko w Polsce, co trzeba podkreślić. Otóż o co chodzi w ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego? No ja mogę spróbować odpowiedzieć. Chodzi o to, żebyśmy my mogli wszyscy, nie tylko ja, czy pan, czy przedsiębiorstwa, takie jak na przykład Radio Tok FM, czy inne, czy Agora, które jest wydawcą, tak? Ale na przykład organizacje społeczne, albo inni przedsiębiorcy, albo zwykłe inne osoby, aby mogły po prostu przejąć państwo. Tak bym to określił. Pokojowo. Znaczy, czy zbrojnie. Kto ma informację, ten ma władzę. Tak? Więc jeżeli będziemy w stanie, jako społeczeństwo obywatelskie, nowoczesna Polska, uzyskać informacje w najłatwiejszy możliwy sposób, to po pierwsze będziemy w stanie pełniej realizować konstytucyjne normy związane na przykład z przejrzystością funkcjonowania organizacji państwowej. To jest raz. Będziemy mogli realizować też konstytucyjne normy w zakresie dostępu do informacji publicznej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. To są takie podstawowe, ale przecież na przykład przedsiębiorcy będą mogli budować w oparciu o te informacje swoje własne biznes. Ja jestem też przedsiębiorcą i uważam, że tego typu informacje, które w dużej mierze są w domenie publicznej, dokumenty urzędowe nie są przecież przedmiotem prawa autorskiego, ja mógłbym, mając pewną inwencję twórczą, ponieważ jestem twórcą przez małe twu, mógłbym obudować swoimi własnymi usługami. Gdybym był na przykład wydawcą prasowym, no to gromadziłbym informacje z administracji publicznej i obudowywałbym te informacje na przykład archiwum artykułów, które do tej pory wydałem jako wydawca, albo bym robił różne inne rzeczy. W każdym razie mógłbym uzupełnić informacje pochodzącą z sektora publicznego o własne usługi i oferować je obywatelom. Oczywiście wtedy obywatele dostaliby dużo więcej niż dziś mogą. Ale płaciliby za te usługi. U niektórych by płacili, u niektórych by nie płacili. To jest kwestia swobody świadczenia usług, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, bo ja zakładam, że tak jak dzisiaj na przykład rzeczywiście przedsiębiorcy, na przykład spółki, które działają na podstawie prawa handlowego, no to ich głównym celem jest powielanie kapitału, żeby pozyskiwanie, zwiększanie zysku. I to nie jest nic złego, jak uważam. Ale tak samo na przykład fundacja, która zajmuje się wspieraniem matek samotnie wychowujących dzieci, żeby dać jakiś przykład, mogłaby gromadzić na przykład na swojej stronie w taki sposób, żeby swoim podopiecznym łatwiej taką informację przedstawić. Mogłaby na przykład gromadzić wszystkie projekty, które dotyczą właśnie tej sfery. Mogłaby gromadzić informacje na temat możliwej pomocy,
swoje własne stanowiska mogłaby wplatać w tego typu stream informacyjny i to mogłoby zwiększać, a prawdopodobnie nie pobierałaby za to opłat, bo to byłoby związane z realizacją ich celów statutowych. Mogłoby to zwiększać użyteczność oferty takiej organizacji pozarządowej. Co więcej, przedsiębiorstwa, które działają dla zysku, mogłyby oferować bezpłatnie tego typu formatowane usługi, no ale na przykład wzbogacać je o treści reklamowe. Też trzeba o tym też pamiętać, że nie tylko inne informacje merytoryczne mogłyby tam się znaleźć, ale też merytorycznie reklamowe też mogłyby się znaleźć, jeżeli tak mogę nazwać reklamę. A jaka jest, jaki jest stan na dziś? No czekamy, aż się coś zdarzy. Czekamy na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Grożą nam kary. Komisja Europejska była uprzejma już doprowadzić do wydania kilku wyroków w tej sprawie innych państw, więc prawdopodobnie nie będą się z nami patyczkować, tylko po prostu sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Trybunał. Ja się obawiam jednej rzeczy i moi koledzy chyba, niektórzy przynajmniej podzielają ten pogląd, mianowicie obawiam się teraz, że pod presją Komisji Europejskiej nagle proces legislacyjny tak ruszy z kopyta, że już nie będzie czasu w ogóle na konsultacje społeczne. Bo to takie obserwujemy czasami tego typu trend, że nic się nie dzieje, a następnie w pewnym momencie, już się zdarzyło, tak? Ustawa hazardowa jest chyba dobrym przykładem. Tam chyba w tydzień ją w ogóle pierwszą ustawę hazardową przyjęto. Potem czekaliśmy 3 miesiące, bo oczywiście ta druga ustawa, która nowelizowała ten hazard internetowy, ja przypomnę, że chodziło między innymi o całe to zamieszanie na początku roku związane z rejestrem usług. Rejestr stron i usług niedozwolonych, gdzie nie wiadomo skąd, z kosem boczkiem, ktoś po prostu usiłował wprowadzić taką instytucję. To doprowadziło do spotkania z panem premierem. To doprowadziło do spotkania w kancelarii prezydenta. No, gdyby nie ta katastrofa smoleńska, to prawdopodobnie sprawa wówczas miałaby ciąg dalszy. W takim duchu ówczesnego porozumienia, bo tam w pewnym momencie doszło do pewnego porozumienia. Mianowicie strona urzędowa stwierdziła, że może zrobilibyśmy taki wzorcowy proces konsultacji społecznych, a potem byśmy zwołali taki szczyt społeczeństwa informacyjnego w Polsce, na którym to szczycie moglibyśmy ocenić, czy ten wzorcowy proces konsultacji społecznych nam się udał. Tylko że takie ustalenie ugrzęzło, znaczy po prostu w próżni. Nie ma ani wzorcowego procesu konsultacji społecznych, ani nie ma z kim rozmawiać w tej chwili na temat tego kongresu, czy szczytu społeczeństwa informacyjnego, na którym moglibyśmy taki wzorcowy proces legislacyjny omawiać. W każdym razie sprawa jednak miała ciąg dalszy. Otóż przepisy techniczne, których obowiązek istnieje obowiązek notyfikowania do Komisji Europejskiej pewnych przepisów, tak zwanych przepisów technicznych. No i komisja miała obiekcje. No i teraz kilka dni temu rząd przyjął reasumpcję. Decyzji z 19 stycznia. To jest też niezwykle fascynujące, no bo reasumpcja, ale tak naprawdę w jakim kształcie projekt ustawy hazardowej, tej, która dotyczy hazardu w internecie, wyszedł z Rady Ministrów, tego nie wiemy. Ponieważ przejrzystość procesu stanowienia prawa jest dzisiaj taka, że dowiemy się, jak zostanie opublikowany, jak zostanie, coś w tym duchu, no tak. To i tak dobrze, że się dowiemy w którymś momencie. Znaczy prawo powielaczowe już w tej chwili chyba działa tylko w Ministerstwie Finansów, nomen omen, Ministerstwo Finansów jest tutaj odpowiedzialne i będzie rozporządzeniem teraz wedle ogłoszenia służb rządu,
minister finansów wyda rozporządzenie, w którym będzie określał, w jaki sposób będzie gromadził informacje o tych ludziach, którzy korzystają z usług hazardowych w internecie, bo tam jest tylko notatka PR-owska. Znaczy, najwyraźniej dzisiaj merytoryczna dyskusja na temat stanowienia prawa opiera się w dużej mierze na notatkach kreowanych przez ekspertów od public relations. Ja wrócę jeszcze do tego ponownego wykorzystania informacji publicznej. Czyli dzisiaj jaki jest stan? W jaki sposób można, czy można wykorzystywać informacje, ponownie wykorzystać informację publiczną? Wydaje się, że w dużej mierze można. Nawet bez tej ustawy. Ale sam fakt, że tą ustawę musimy przyjąć, wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlaczego one się tam w tych przepisach Unii Europejskiej, ta tematyka, dlaczego ona się tam znalazła? Ponieważ różne państwa w różny sposób podchodziły do tego zagadnienia i podchodzą nadal. W związku z tym postanowiono, że należałoby stworzyć wspólne ramy. Znaczy, żeby dla wspólnego rynku, który jest tutaj istotnym memem, o którym żeśmy mówili wcześniej w Unii Europejskiej, dla wspólnego rynku ważne jest to, żeby ten sektor ponownego wykorzystania informacji z sektora, przepraszam, ta sfera ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego, żeby była podobnie w różnych krajach uregulowana. Mimo tego, że ta dyrektywa unijna, którą musimy u nas transponować, już od pewnego czasu funkcjonuje w Unii Europejskiej, okazuje się, że nadal są kłopoty z tym, jak rozumieć niektóre przepisy tej dyrektywy. I nadal nie ma tego wspólnego rozumienia tej problematyki. Została dokonana pewna ewaluacja, czyli oceniono, po pewnym czasie oceniono działanie tej dyrektywy i ci, którzy oceniali, doszli do wniosku, że na przykład mimo tego, że w niektórych krajach jednak udało się wprowadzić te ustawy, które dokonują tej transpozycji, to na przykład państwa czy administracja publiczna zbyt dowolnie wprowadza wyjątki od ponownego wykorzystania informacji publicznej. Ja wtedy zacząłem zadawać pytanie, na jakiej podstawie właściwie istnieje monopol państwowy na pewnego rodzaju informacje. Na przykład? Konkretnie chodzi mi o to, jeżeli mówi się o tym, że jakiś organ administracji publicznej może mi udzielić licencji, abym ja mógł ponownie wykorzystać informację, czyli w innym celu niż ten, dla którego ta informacja została stworzona. Jeżeli on ma mieć możliwość ustawową udzielenia mi licencji, to ja pytam, a na jakiej podstawie on ma możliwość zgadzania się lub nie zgadzania się na to, że ja to wykorzystam? Czyli gdzie jest ten monopol, który pozwala na przykład nie zgodzić się, albo zgodzić się, czyli udzielić licencji? I ja mam bardzo duży kłopot, żeby odpowiedzieć, ponieważ niektórzy twierdzą, no dobrze, ale to są bazy danych, tak? No i bazy danych, niektórzy twierdzą, podlegają ustawie o ochronie baz danych. Tylko że zapominają, że chodzi o bazy danych producentów takich, którzy działają na rynku. A administracja publiczna często tworzy bazy danych, informacji, które tak naprawdę powstają w wyniku realizacji przepisów, które nakładają obowiązek tworzenia takich baz danych na administrację publiczną. Administracja publiczna nie jest przedsiębiorcą. Po prostu. W związku z tym... Czy te bazy danych administracji publicznej traktujemy inaczej niż bazy danych przedsiębiorców? To jest moja teza, której staram się bronić w tej dyskusji, mianowicie takiej, że bazy danych administracji publicznej nie podlegają przepisom dyrektywy o ochronie baz danych i nie powinny podlegać siłą rzeczy ustawie o ochronie baz danych, która jest w Polsce. No jest w ogóle ta dyrektywa wydana na podstawie innej podstawie traktatowej, dotyczy przedsiębiorców, chronimy spocone czoło tych przedsiębiorców, chodzi o wspólny rynek właśnie, a tutaj mamy sytuację, w której, no weźmy chociażby polską konstytucję i artykuł 7 tej konstytucji, gdzie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Czyli jeżeli państwo, jeżeli organ władzy publicznej ma tworzyć bazę danych, no to on powinien ją tworzyć. Obywatel zgodnie z innymi przepisami ma prawo dostępu do takiej informacji publicznej, a jeżeli ona nie jest objęta monopolem, a nie ma tutaj często takiej sytuacji, żeby ona była jakimś prawno-autorskim czy monopolem własności intelektualnej objęta, no to ten obywatel powinien móc zrobić z tym, co chce. Tak teoretycznie. Trzeba pamiętać jeszcze o kwestiach takich jak prywatność, oczywiście. Trzeba pamiętać o takich kwestiach jak
ochrona interesów przedsiębiorców, też nieuczciwa konkurencja i tego typu historie. Interes państwa teraz nowelizujemy, oczywiście też czeka na podpis prezydenta ustawa o ochronie informacji niejawnej. Zresztą środowiska dziennikarskie zaapelowały bardzo, no nie wiem, czy słowo rozpaczliwe byłoby tu na miejsce, ale zaapelowały do pana prezydenta, aby on nie podpisywał tej ustawy, albo żeby przynajmniej skierował ją, ten projekt ustawy uchwalony już przez Sejm, do Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ na przykład okazuje się, że dosyć arbitralnie będzie można uznać, co jest informacją, którą oklauzulujemy jako poufne, na przykład ze względu na jakieś, nie wiem, ekonomiczne interesy państwa. Tak? No, kto miałby Przykładowo podejrzewam, można powiedzieć o... Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ja taki przykład mam. A ja myślałem o zakupie, czy właściwie najpierw wydzierżawieniu embrajerów. Wydzierżawienie embrajerów. No. Otóż najpierw państwo wspiera spółkę sumą ponad 500 chyba milionów, to było, jeśli dobrze pamiętam. Potem spółka za te 500 milionów kupuje embrajery, które później państwo dzierżawi. I gdyby obywatel chciał dowiedzieć się, na jakiej podstawie to zostało. Jak to działa? Jak to działa, tak? Jak to jest, że płacimy za coś, co później dzierżawimy. To można by było. Taka umowa pewnie jest objęta klauzulą poufne i. No właśnie, ja się nad tym zastanawiałem przez chwilę, no i doszedłem do takiego wniosku, że generalnie interes państwa raczej bym wspierał. Problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, kto określa, co jest interesem państwa, tak? I czy interes państwa nie jest to sprzeczne z interesem obywateli, którzy przecież to państwo tworzą. Więc właśnie tworzenie takich wyjątków od przejrzystości państwa, które miałyby być oparte na takim arbitralnym tworzeniu tych wyjątków, no jest dużym, moim zdaniem, dużym zagrożeniem. Zwłaszcza jeżeli zastanowimy się nad mechanizmami kontroli później. Takim demokratycznym państwie prawnym, no oczywiście tego typu system powinien być poddany kontroli sądowej, abym ja mógł, ale jak ja mam się dowiedzieć, czy rzeczywiście to jest chroniony interes państwa, jest dobrze zapewniony przez objęcie jakiejś informacji klauzulą, jeżeli ja nie będę wiedział, czego dotyczy ta informacja. Ja w ogóle nie będę mógł się dowiedzieć wielu rzeczy. No, te kryteria zbyt ogólne uważam za zagrożenie, a mieliśmy dobry przykład, mianowicie usiłowaliśmy się dowiedzieć, jakie było stanowisko Polski w negocjacjach dotyczących tego Anti-Counterfeiting Trade Agreement, czyli tego traktatu, którego tutaj spiritus movens są Stany Zjednoczone i te spółki, które tam w tych Stanach Zjednoczonych zabiegają o zwiększenie ochrony własności intelektualnej i pewnego rodzaju mechanizmy, które się nie udało w demokratycznych procesach legislacyjnych wprowadzić. I okazało się, że ani premier, ani minister gospodarki, ani Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego no nie chciały nam po prostu udostępnić tych informacji. Nie znajdowały podstaw, żeby nam odmówić. Oczywiście moglibyśmy pójść dalej. Dostaliśmy odpowiedź, z której wynikało, że znaleźliśmy swoim pytaniem lukę w systemie prawnym, tak? Bo zapytaliśmy o coś, co system prawny powinien pozwalać nam udostępnić, ale oni nam nie chcieli udostępnić i w związku z tym szukali sposobu. Stwierdzili nawet, że ustawa o dostępie do informacji publicznej tutaj nie działa, po czym powołano się na tą właśnie ustawę, żeby nam odmówić. Takie paradoksy. No i co dalej? Nie. No, powinniśmy zaskarżyć tą sytuację, powinniśmy pójść do sądu, pójść do sądu administracyjnego i złożyć skargę na bezczynność administracji publicznej, ponieważ nam nie odpowiedziano, tak? Ale co stanęło na przeszkodzie? Czas. Czas. Że pójdziecie, czy? Nie jest wielu ludzi, którzy poza swoimi obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i tak dalej, siedzą i zajmują się pisaniem skarg i wniosków. Niektórzy nawet uważają, że tacy ludzie są trochę. Ale to nie kupuję tego wytłumaczenia, no bo znaleźliście pewną lukę prawną, która
no, w pewnym sensie zamknięcie jej, czy jakby wyjaśnienie sprawy może jest ważne, tak. Jest ważne, tak, i tak, może być jakby w interesie publicznym. Zgadza się. Znaczy tam ta dyskusja to też była, trochę na tym polegała, że my żeśmy tymi swoimi pismami, ja swoimi komentarzami na przykład, zwróciliśmy w ogóle uwagę opinii publicznej na to, że istnieją takie negocjacje. Ludzie w ogóle nie wiedzieli wcześniej o tym, że tego typu negocjacje się toczą. Działania, które zostały podjęte, też między innymi doprowadziły do tego, że Parlament Europejski, członkowie Parlamentu Europejskiego, wybrani w wyborach, zaczęli się domagać od Komisji Europejskiej informacji. No i została przyjęta rezolucja. Także te pytania dotyczące polskiego stanowiska negocjacyjnego, one tak nie zostały zadane tak bezowocnie. Owocem tego jest moim zdaniem istotne zwrócenie uwagi również opinii publicznej europejskiej na sytuację. I dzisiaj już nie można tak sobie swobodnie powiedzieć, że państwo ponad głowami obywateli może sobie negocjować jakieś traktaty, które później będzie, tak będzie argumentować, że musimy zmienić prawo, ponieważ jesteśmy zobowiązani traktatem, który właśnie negocjowaliśmy, fakt faktem, bez waszego udziału i bez waszych oczu. Ja jestem zaniepokojony inną rzeczą. Tutaj koledzy, którzy są zaangażowani w Euro 2012, czy wszyscy kibice mogą uznać, że należy mnie obrzucić pomidorem albo czymś takim, bo jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób będą uzasadniane nowelizacje przepisów w zakresie organizowania gier sportowych, które będą wprowadzały ograniczenia obiegu informacji ze względu na ochronę interesów na przykład UEFA. Tak? I wydaje mi się, że wiem, jak to będzie zrobione, bo to już tam pewne przesłuchy czy pewne analizy podpowiadają, że to będzie tak zrobione, że skoro ministrowie w poprzednich rządach zobowiązali się, że Polska takie przepisy wdroży, no to znaczy, że musimy je wdrożyć. To dość ciekawe, bo to chyba... To raczej takie prawo zwyczajowe, plemienne chyba. Znaczy, bo wie pan, o co chodzi. Chodzi o to, że to nie jest w interesie organizatorów za duże, gigantyczne pieniądze tych imprez sportowych. To nie jest w interesie tych organizatorów, żeby na przykład grupa tych pięknych kobiet z RPA weszła na stadion w koszulkach reklamujących jakiegoś producenta. A ostatnio mieliśmy taką historię podobno, że nawet wyprowadzono te panie z tych stadionów tam w RPA w asyście. Znaczy, jeżeli okazuje się, że ja nie mogę wejść na stadion w koszulce z napisem wagla.pl na przykład, tak, albo Tok FM, no to... I ktoś będzie mówił, że to jest nieuczciwa konkurencja. Albo inny przykład. Ktoś może uznać, że to jest tak zwany marketing pasożytniczy. Jeżeli ja na pochmurnym niebie nad stadionem, korzystając z gigantycznego lasera postawionego w Otwocku, wymaluję wagla.pl. Albo Tok FM. No. Tok FM. Umówmy się, że będziemy te dwie marki promować. Dobrze. Cokolwiek wymaluję, tak? Tym laserem. Bo mógłbym tak szybko nim poruszyć, żeby mi się taki kształt pojawił. I wszyscy ludzie, kibice zgromadzeni na tym stadionie mogliby na tym niebie zobaczyć nagle coś takiego. No i to byłaby, wedle tych propozycji, to wymaga sądów takiego szybkiego reagowania, no niemal 24-godzinnych sądów własności intelektualnej, wspierania interesów organizatorów no, przez policję i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem nieco zaniepokojony, bo oczywiście możemy się spierać o pewne rozwiązania w sferze obiegu informacji. No ale zastanawiam się, na czym polega ta przejrzystość procesu stanowienia prawa, jeżeli będzie się argumentowało koniecznością, znaczy będzie się konieczność przyjęcia przepisów będzie się argumentowało tym, że... Poprzedni minister obiecał... Że jakiś minister podpisał się pod zobowiązaniem, że Polska wprowadzi takie... Co by się zdarzyło na przykład, jakby parlament powiedział, że nie? Znaczy co, odebraliby nam euro, tak? Po cichu na to liczę. Bo ani drogi, ani hotele, ani stadiony,
ani pociągi, ani nikt nie będzie gotowy, więc to nam pozwoli uniknąć międzynarodowej kompromitacji. A nie obawia się pan, że ta kompromitacja mogłaby wynikać raczej z wysokiego poziomu gry naszej? W każdym razie... Do tego już chyba wszyscy w Europie i na świecie przywykli. No tak. No to są takie właśnie historie. Jak traktować wtedy na przykład tatuaże piłkarzy? Oni mają tatuaże, tak? No myślę, że niektórzy mają. Być może są jacyś, którzy są, nie wiem, na przykład zwolennikami. Tak sobie myślę, gdyby któryś z piłkarzy polskich lub nie polskich został fanem serwisu wagla.pl. Albo Tok FM. Albo Tok FM i wytatuowałby sobie logo. I po strzeleniu bramki to musiałby być zagraniczne. Zagraniczne musiałby to być. Piłkarz tak zdjąłby koszulkę. Obiegł w stadion. Tak. No i wiadomo, że ja nie mogę na stadion wnieść kamery, bo nie mam pozwolenia i nie wykupiłem na to stosownej licencji, tak, no bo kto zamyka stadion na klucz, ten decyduje, kto co wnosi, tak? Czy ja mam kapelusz z logiem, czy bez, czy mam kamerę, czy nie. To będziemy w przyszłości rozmawiać na te tematy i spierać się pięknie. Mam nadzieję. Piotr Waglowski, autor serwisu Prawo i Internet www.wagla.pl, a ja zapraszam na informacje Radia Tok FM. Dobranoc. Wieczór Radia Tok FM.